Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnych informacjach na moim kanale. Kochani, dwa pytania, bardzo dwa ważne pytania. Pierwsze pytanie dotyczące XCOM 2. Ponieważ użytkownik Graj Strzelaj napisał pod filmem z XCOM 2 z Longword 2 sezon drugi, odcinek, odcinek 5. Napisał, że faktycznie ten XCOM 2 już się, wydaje mi się, przejadł. Z tego względu, że jakby nie było, od lutego 2016 nagrywam XCOMA 2 praktycznie cały czas. Potem te odcinki zacząłem wrzucać codziennie, jako że spieszyłem się do wersji 1.3. Natomiast wersja 1.3 tak naprawdę za dużo też nie zmienia, i wydaje mi się, że miliardowy odcinek z tej serii też już trochę nie ma sensu. W ogóle ja myślałem o tym już wcześniej troszeczkę, ale tutaj widzę, że zaczęły się głosy pojawiać właśnie, właśnie z Waszej strony, więc jest coś na rzeczy. Więc moje pytanie takie, czy faktycznie dalej nagrywać tego XCOM 2 i potem coś myśleć na temat War of the Chosen, najnowszego dodatku, który ma zmienić sporo rzeczy, czy po prostu skancelować tą, czy anulować raczej, jeżeli chodzi o polską wersję tego słowa, e, tę serię, i po prostu powrócić do niej właśnie już raczej w vanilla version, jak to mówią, w wersji podstawowej wraz z dodatkiem właśnie The War of the Chosen, czy właśnie próbować, znaczy próbować i czy nagrywać po prostu tego XKOMA 2 jak jest. Z tym, że tutaj też zauważyłem, że tego XKOMA 2 ten sezon drugi już nagrywam w sumie no tak bez jakiegoś większego zapału i, i też widzę, że praktycznie jest to samo. Z własnego, własny save też gdzieś tam porzuciłem dawno temu. Także, no, trochę się to wydaje mi się przejadło, nie? To jest faktycznie fajna sprawa, XCOM 2, natomiast jest go wydaje mi się za dużo. Także, kochani, mmm, to było pierwsze pytanie, czy kancelujemy tę serię? Znaczy, no, dobrze, mówię, serię z XCOM 2 i wracamy do niej w, pod koniec sierpnia. Czy, czy, nagrywamy dalej i, i zostawiamy jak jest? Także to jest pytanie i drugie pytanie kochani nie mniej. Nie mniej ważne, bo mm, też właśnie użytkownik Gray i napisał, że faktycznie na moim kanale są albo remort jest, albo Excom 2 i teraz doszedł Darkest Dungeon. No i tam Stellaris jest z doskoku, bo też za dużo aż tak czasu dla niego nie mam. Także kochani pytanie brzmi tak, bo mówiłem we wcześniejszych informacjach również nie wiem których, czy, czy, wcześniejszych, czy wcześniejszych, czy jeszcze wcześniejszych, że nie nagrywam zbytnio gier AAA, z tego względu raz, że one są w sumie takie, wiecie, no, jak to się mówi, na jedno kupy, to nie, raczej takie chodzi o to, że każdy te gry przejdzie w bardzo, bardzo podobny sposób. Chodzi tu o, na przykład, nie wiem, Deusa, Mass Effecta, tam, Watch Dogs i tak dalej, i tak dalej, także te gry AAA, które... Już są gdzieś tam nagrane przez większych youtuberów. I, I pytanie do Was takie: czy również mam brać jakby udział w tych wszystkich, wiecie, na, na gry, na, nagrywaniach e, tych gier AAA? Bo ja faktycznie mam. Mam Deusa, właśnie, Warzona, e, Disonorta, dwójkę. No i tam jeszcze, właśnie, mas Effecta, Andromeda, także kupiłem ostatecznie. Tylko że nie nagrywałem, bo jak mówię, no raz, że też nie grałem w nieduże, jakoś mnie super mocno nie, nie, nie przyciągnęły do siebie A dwa, że... Mm, czy. Znaczy to, to nie będą takie, wiecie, nagrywanie, jeżeli już miałbym nagrywać. To nie będzie takie nagrywanie, że a muszę nagrać, no to nagram i wiecie, no, 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 no to idziemy. No, no, no. Tylko pytanie do was brzmi czy również zacząć nagrywać te gry AAA, które i tak pewnie tam wcześniej czy później pojawiły się u większych youtuberów, których no zapewne oglądacie również? I, i, I takie moje pytanie właśnie brzmi: czy raczej skupić się może na indykach, na takich grach, wiecie, bardziej niszowych, które mogą być fajne, e, które są fajne? I. No i chyba tyle. Chciałem zapytać. Wiem, że to może słabo składnie brzmi teraz, ale no, nagrywam, że tak powiem ad hoc. Nie? Bo chciałbym ten... Wasze odpowiedzi tak naprawdę chciałbym dostać w miarę szybko. Także przypominam. Pytanie pierwsze to jest, czy nagrywamy X-Coma, czy czekamy do wyjścia dodatku nowego? A tutaj a propos jeszcze informacja jest taka, że Xcom jest nagrany do wtorku włącznie, także jeszcze tam do siódmego odcinka to się wszystko pojawi, także spoko. No i drugie pytanie, czy też skupiać się też na grach właśnie AAA znanych dużych wydawców i tak dalej. Także kochani, To są dwa pytania ode mnie dla was. Naprawdę wasze komentarze byłyby mocno pomocne. <laughs> Bardzo pomocne. No i tyle. Także dzięki, dzięki za uwagę. Dziękuję właśnie hmm, Graj strzelaj użytkownikowi, który właśnie też napisał to sporo się rozpisał i, i dziękuję za jego trud włożony w to wszystko, bo widzę, że faktycznie zależy mu na tym, żeby, żeby to było rozwijane. Natomiast ja mówiłem wcześniej też, że nie liczę na jakiś wielki rozgłos i tak dalej, także. No, nagrywam jak nagrywam, komu się podoba, to się podoba, komu nie, to nie. Oczywiście zmiany na kanale i zmiany w prowadzeniu jak najbardziej występować będą mogą, także proponujcie różne rzeczy. I tyle, tyle kochani, także mm, i być może pojawi się jeszcze jedna seria, natomiast y, muszę jakby do niej y, zasiąść, tak że tak powiem, z głową, żeby nie było tak, że nagram sobie dwa odcinki, a potem mi się znudzi i zobaczycie tylko dwa odcinki, nie. No, także kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, odpowiedzcie proszę na te dwa pytania: co z Excomem, co z innymi grami Triple A, czy chcielibyście zobaczyć? I, I już dzięki, trzymajcie się. pa. pa.